wszystkim, z tej strony Betu, witam was bardzo serdecznie ponownie w Metro Last Light. Weszliśmy sobie teraz na powierzchnię, no i sobie ją zwiedzamy, proste. Nie będę tutaj za bardzo dużo wnikał w to, co będziemy tutaj robić. No bo nie wiem do końca, co będziemy robić. A to, co robiliśmy, no to powinniście wiedzieć już, jeżeli oglądaliście pierwszy odcinek. Ach, mi zawróciło ekran. Możesz na mnie рассчитывać. Jeśli wдруг u ciebie drgnie ruka, ja nie podwieru. Ładna, udać. Bo jak pamiętacie, mamy zadanie zabić cienia. Albo Homo Novus. Z tego co pamiętam, tak to się nazywało. Dobra, muszę jeszcze coś zobaczyć. Okej, już ogarnąłem. Musiałem sobie ogarnąć sterowanie. Sobie włączyć kompas. Tutaj mamy kompas, dziennik i latarkę naszą w kształcie pocisku. Okej, to są chyba jednak te potwory, które miałem na myśli, o których myślałem. O kurde, dobra. Bierzemy ich. Są mutanty. To widzieliśmy na początku gry. Kilka. Muszę zobaczyć jeszcze, jak sobie maskę wymienić. Filtr. Te, dobra. Tak, potrzebujemy filtrów, żeby się nie zakrztusić. Jak się przeturlał. Dobra, teraz tego bijemy. To są mutanty, które zwykłem nazywać szczurokangurami. Dlatego, że mają taki ogon szczura i skaczą jak kangury. Apteczki? P? Nie, o. Kurde, znowu muszę sprawdzić. Sorki, że takie nieogarnięcie jest. Kuh. Dobra. Można dalej iść. Tak, dawaj w lewo. Tam jest obchod. W lewo. To tak powoli idziemy. Okej, mamy filtr. To się oczywiście przyda. Jak dłużej będziemy przesiadywać na zewnątrz. Kurde, fajnie wygląda ta miejscówka. Takie jakby bagna. O, jakieś skorpiony małe. Dobra, gdzie mamy iść teraz? Tędy, dobra. Nie, te... O, tam jest, dobra. Gądź go. Postoj. On должен być tu. Следи za tobą. Вижу. Сейчас я ему гаду. Прыгай за ним, Артём. Tam nie obejdzie. Kurde, skoczny koleś. No i zaraz go dorwiemy. Oczywiście to jest oskryptowane, że on tak ucieka, więc raczej nie dopadniemy go teraz. O, moja celność. Jeszcze żyje, no dobra, to jest bardzo wytrzymały koleś. Wow, mam cię. Znowu jakieś koszmary nam uaktywnił.
A to jest chyba to, no właśnie, to jest to, co się stało na końcu Metra 2033. Tu są wszystkie cienie. I trzy rakiety wystrzeliły w źródło. Źródło tego wszystkiego. Tych mutantów. No i widać, że ten cień przeżył i widać też, że to chyba jest dziecko. O nie. Faszyści. Tak, w metrze tutaj są dwie grupy ludzi, oprócz naszego zakonu. Są faszyści i komuniści. No dobra, to już od razu nas złapali. No widać, że nie traktują tutaj przyjemnie ludzi. Już myślałem, że on chce mu uciąć ucho. On tylko jakieś pomiary na szczęście robił. Aha, wszystkich złapali z ogrodu botanicznego. Mogę coś zrobić? Nie przy posторонnych. Mnie ubiją, jeśli uznają. Этого во второй блок. Co się gapisz? Zdejmę ten uśmieszek z twojej twarzy. Но тут нам одновременно попались рейнджер, красные и мутант. Что все это значит? Говори или получишь пулю. Бери офицера. Ах ты! No i oczywiście się udało ich obezwładnić. No i zabić, no więc jeszcze sobie przeżyjemy. Trochę więcej chwil. Noże staw sobie. Ты, я так понимаю, из Ордена, со Спарты, а я с Красной Линии. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Так, понятно, дистанционный замок. Я одно знаю... Да, jesteśmy z dwóch grup. No ale jak jesteśmy teraz w niebezpieczeństwie, no to nie jest ważne. Musimy sobie nawzajem pomóc. No, otwieraj. Ладно, выбираемся из этого концлагеря, там посмотрим. Dobra, wbijamy. Пойдём. О, куда тут вырезают тела? No ja oczywiście sobie tutaj poeksploruję, zobaczę, czy tutaj czegoś nie ma. Może trochę amunicji, może dziennik. No w sumie teraz nie mam broni, więc amunicja nie przyda mi się teraz. Ja конечно słyszał, że u nich tu gdzie tak концлагерь, но такие вот масштабы. Да. Вон там, лаз на той стороне. Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так. Хорошо.
Ты главное на свет не показывайся. Темнота друг диверсант. Ciekawe, tak przetłumaczyli. Jakby rosyjski był pisany normalnymi literami. Так. Кажись, проскочили. Ну-ка, ну-ка. Решётка. No, otwieraj pan tą kratę. Хрена с два. Видно, мало каши ел. Да, тут не пройти. Może się tędy przecisnę. Ладно, куда дальше-то? А что если... Братишка, а ну-ка подсади! Dobra. A mogę tutaj wskoczyć? No dawaj, Etion, powinieneś się złapać. Dobra, wbijamy. Tak, a teraz przedstaw, że ty maleńka suka myszka. Пригнись и потихоньку. Теперь тихонечко двигаем вперед. Ты с такими клешнями напортачишь еще всякого. А так, как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Да, на счастье нас не видит. Отомри! Тамтен теж. Видать, латарка мат досить слабо. А попросту шляпы. За мной! Chociaż nie wiem, jak on tutaj widzi wszystko. Bo nie jestem nim. Może naprawdę nas nie widać. Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Ферштейн? Давай, только раньше времени не начинай. Все, работаем. Dobra, на право. Co? On nawet nie zdążył tam dobiec, a ten już zabity jest. Można i tak. Ten po prostu zemdlał. Wykręć żarówkę. Dobra, wykręcamy. O kurde. Jeszcze te światło tutaj pada. Już nie. Na tą stronę. Może tam wyjdzie podnieść się. Stretimy się na verchu. Nie pucha. Dobra, myślę, że najpierw tego załatwię. Żeby mi nie przeszkadzał. Też może wezmę sobie broń od niego. Albo naboje, dobra. Naboje wojskowe, które są walutą. Rzucę się na różne kolory. Ale lepiej się nimi nie sztachać. Продай, говорит зверька, чё его стреляю? Что это робите? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что, заплатил? А то, ты этот, послушай, я готов поделиться. Давай, идем далее. Одному много. Ты только обершарфюреру не надо. Там 200 патронов. Да, выходим из этой руры. Нечего здесь торчать. Марш, казарму. Есть герр-обершарфюрер. I co, to są dwa nożyki, które możemy rzucać? Nie, trzy nawet, o! Mogę to otworzyć? Nie. Okej, tędy nie przechodzimy. O, dziennik jest, dobra. I kolejny nożyk. Dawaj go. Dobra, to czytamy sobie teraz dziennik. O, tutaj nie zebrałem, no dobra. Stwór, którego znalazłem w wypalonych pozostałościach ogrodu botanicznego, wygląda jak cień. Udało mu się wejść do mojego umysłu i dostać do najskrytszych zakamarków. Ale to było zaledwie dziecko, poznało mnie, tego jestem pewien, i przestraszyło się. Na jakiś czas pozbawiło mnie przytomności.
to wystarczyło, żeby mnie złapali. Czy to był dokładnie ten sam tekst, jak z ekranu ładowania? Okej, sorki za małe cięcie. A, tego tutaj teraz bijemy. No ej, co jest? Interakcja mi się nie załączyła. Jak się nastawił. Chodź tu. No dosyć duży kompleks to jest. No. Spory. Dobra, chowamy się. Komu tam przyspieszyło? Wy ze mną żarty szutić będziecie? No kogo lezajcie? Od przodu raczej go nie załatwimy. Serioga, ty? Gledzi, w следующий раз nie odkroję. Ty mnie znasz. To już nie śmieszne nawet. Dawajcie teraz w prятki grać. Dawaj, w szlu. Dobra. Giniesz, koleś. Nie mogę ja больше здесь, парень. Я хочу жить. Я жить хочу. Myślałem, że mogę ich uwolnić. Теперь самое веселье будет. А вот держи. Часы у тебя что надо. Лампочка загорается, когда тебя видно. No tak, ładny pistolecik. Podziwiaj sobie trochę, Artyom. Póki jeszcze możesz. Fajnie, że ten pistolet ma tłumik. Można po cichu tutaj to wszystko wykonać. Okej, jeden jest. Gdzie jest kolejny? Mam inną broń? Nie. Co, nie bez broni chodzą? Ładnie ściągamy. Ogólnie na tym poziomie trudności dobrze jest to zrobić wszystko po cichu. I to wszystko rozegrać taktycznie, jak tam był właśnie opis. Okej. Ostrożnie. Ten jak się wbił w te schody. Ty, gdzie jest ta broń? Powinienem się jakoś podnieść. Dobra, ładna główka. No co jest, czemu nie mogę tego podnieść? Powinienem móc. A to? Amunicję? A dobra, chyba. No właśnie, trzeba przytrzymać. Zapomniałem. Dobra, poczekaj. Nie bulwersuj się tak. Chyba mam amunicji. To ma więcej? Nie, myślałem, że trochę będzie tam amunicji załadowanej. I kolejny etap. Rzesza. Aha, czyli to jest Paweł, dobra. Dobrze wiedzieć. Sprawdźmy, co tu jeszcze jest. Właśnie od razu dziennik. Sobie go przeczytamy od razu. Moją ucieczkę z więzienia faszystów można podsumować słowami. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. A dobra, to znowu to samo. Co w ekranie ładowania. Więc nie ma sensu tego czytać.
Охрана, дорогу! Aha, ubraliśmy ich mundury, no tak. Teraz możemy przechodzić między nimi. Wszyscy kominiarki. Balaklawy. No dosyć fajnie to wygląda. Ta armia. Też widzicie, że mają odpowiednik swojej swastyki. I swojego Hitlera. No właśnie, to jest ich Führer. Czyli władca. Coś takiego jak król w królestwie. Dobra. Czekamy. Nie mogę wyjąć broni. Slalomem. Wow. No dosyć daleki skok to był. Czekaj, postać mi się zmęczyła. No epicka akcja, nie powiem. Nie powiem, że nie, bo bym skłamał. Ha, podstrzelili mnie. Ej, daj mi podnieść jakąś broń, żebym się mógł też bronić. O kurde. Osiągnięcie uciekinier. No epicko. Nam udалось невозможное. Теперь моя задача победить. Так, кажись, оторвались. Теперь на театральную рвем. Больше некуда. No, jak widzicie, poruszamy się taką drezyną motorową. To jest jedyny środek transportu w metrze. O kurde, przebijamy się. No все, приехали. Делать нечего, дальше на своих двоих. Przydałaby się amunicja, bo ty już nic nie mam. Ogólnie ta broń jest chyba jedyną, która pokazuje nam amunicję bez interfejsu. No i karcie go nie widział. Dawaj tu poostrożniej, rejd wciąż. O, truba! Nuka, posadzi! Czekaj, chciałem jeszcze zobaczyć sobie, czy tutaj nie ma jakiegoś dziennika przypadkiem. Tak, ty pod... Dwa są. Sprawdźmy tutaj. O, złapali go. Ty смотри, какой ловкач. А ну, мужики, тащи его на пост. Слышь, а если он не один тут? Внимание, второй пост. Проверьте свой сектор туннеля. Повторяю, проверьте свой сектор туннеля. Мы крысу из вентиляции достали. No to my chyba tam nie będziemy wchodzić, bo nas też złapił. O kurde. O kurde. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Byś nas nie widział. A ja ich jak najbardziej. Ale jakoś tutaj przez te krzaki można ich przestrzelić. O, tu widzę jednak... Kurde, schował się. No, wychyl się.
Tak mnie zauważył. Co jest? Dobra, tu widzę. Wszystkich rozwaliłem? Ej, nie mówcie mi, że się zablokowałem. Dobra. Całe szczęście. Nie, kolejny. Szybko. Chować się. No chodź tutaj. Daj mi główkę pod lufę. A, przeżył. Oj, kurde. Już mnie rozwalili. No, będzie ostro. Nie zauważyli mnie, więc jeszcze raz tutaj spróbuję. No co? No chodźcie tutaj. Wiem, że tu jest, czy jest was więcej. Nie oszukacie mnie. Znowu się tu zablokowałem, no. Kurde. Dobra. Przydałoby się to światło wyłączyć. Kurde, akurat się schował. O, piękna główka. O, tu już widać nową broń. Ile amunicji? 3 naboje chyba. Dobra, z tego pokorzystam. Aha, dobra, czyli po prostu się skrypt uaktywnił. Bo nagle tutaj się ich pojawiło tyle. I nie mam apteczek. Więc trochę niefajnie. A życie mi się nie regeneruje. Co jest? Nie ma więcej amunicji? O nie. Dobra, to będziemy musieli się posiłkować po prostu tym pistolecikiem. Jeszcze. Widzę, to światło mi tu mryga. Jeszcze żyjesz. No, już nie żyjesz. Wow! Panie! Ostrożnie. Dobra, mam tutaj coś. Kurde. O, taka mała strzelba to nawet całkiem mocna jest. Oj, oj, oj. To był mój ostatni nabój.
Dobra. Chciało mi się grać na najtrudniejszym poziomie, to teraz mam. Jeszcze jest jakiś? Okej, tutaj też mam amunicję już. A. I tyle było z mojego podejścia. Przyjęte, przewidziałem. No dobra, czyli będzie trzeba to znowu powtórzyć. Tak więc myślę, że dojdę do tamtego momentu, gdzie zabijam ich trochę. I tam zaczyna kolejny odcinek, tak więc mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z materiałami. Jak dacie dzwonek, to jeszcze będziecie bardziej pewni, że będziecie na bieżąco, ponieważ będą wam wyskakiwać powiadomienia. A jeżeli jesteście tutaj nowi, no to polecam wam obejrzeć inne moje serie. Tak więc do usłyszenia i na razie.